przyciska. Z tej strony wasz Muchomor Manoni, a ja witam was w kolejnym odcinku z Bendy and the Ink Machine, moi drodzy. W momencie, jak nagrywam ten odcinek, jestem po usłyszeniu bardzo fajnej, miłej i nietypowej informacji, ponieważ, moi drodzy, serią z Bendy and the Ink Machine miałem okazję wstrzelić się dokładnie dzień przed tym, jak dostaliśmy pierwsze informacje na temat tego, że wychodzi kolejna gra. Wychodzi Bendy and the Dark Revival. I jestem tym faktem bardzo zaskoczony, ponieważ już 15 listopada dostaniemy drugą odsłonę tej gry. Dalszą jakby część tego wszystkiego, co dzieje się tutaj, w tej grze. Więc sytuacja będzie, moi drodzy, wyglądała tak, że ten odcinek prawdopodobnie dostaniecie gdzieś mniej więcej przeplatając się z być może nową właśnie serią z Bendiego, następną częścią, ponieważ te odcinki, jest aktualnie 3 listopada. Jest aktualnie 3 listopada, mamy jeszcze dokładnie 12 dni przed tym, jak wyjdzie druga gra. I ja do tego czasu chcę przejść Bendy and the Ink Machine, żeby znać ją czysto fabularnie. Ale premierowy odcinek z Bendy and the Dark Revival chciałbym wstawić jednak tego 15, więc prawdopodobieństwo, że to wyjdzie w ten sposób, jest dosyć spore. Że ten odcinek dostaniecie już po premierze pierwszego odcinka nowej serii, bo no kurczę, chciałbym się wstrzelić w to, bo to jest dosyć spore opportunity dla mnie, żebym mógł się jednak w jakiś sposób, no wiecie, gdzieś tam pójść wyżej może. Mam taką nadzieję przynajmniej, chociaż no prawdopodobieństwo, że wiele osób ogra też Bendiego w tym samym czasie, co ja bym chciał, no to jest nawet większe, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. No i zależnie od tego, jak to wyjdzie, czy jak jakieś osoby jeszcze tam podostają klucze wcześniej na przykład, czy coś tego typu, to zobaczymy, czy nie, ewentualnie nie skuszę się jednak na to, że najpierw wrzucę te odcinki z tego właśnie Bendiego, a dopiero potem czysto odcinki, które są czysto przejściem fabularnym. Pierwszym przejściem fabularnym, żebym poznał tę fabułę, nie przejściem z wszystkimi achievementami jeszcze, to może być w późniejszym troszkę czasie, ale zobaczymy. Tak więc no nie będę już dłużej, może przedłużał jednak, bo przydałoby się grać dalej. Przydałoby się grać dalej w takim wypadku, moi drodzy. I zobaczmy, z czym nam przyjdzie się zmierzyć dzisiaj. Wiemy aktualnie, że nasz Borys został porwany. I co w związku z tym, nie wiemy niestety, ale no prawdopodobnie musimy go uratować. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Chapter 4. Colossal Wonders. Rescue Boris. Uratuj Borysa. Oczywiście, że musimy uratować naszego Boryska. Nie martw się. O, winda rozwalona. I to w drobny mak. Mam już pierwszą zupkę, więc od razu chwytam. Nie mamy tutaj nic w tym pudełeczku. Work hard, work happy. Level S. Gdzie my tutaj teraz będziemy mogli zajść w takim wypadku? I czy nasza koleżanka będzie chciała nam dopierdzielić, czy nie? Co tu mamy? Level S. Accounting and Finance. Management Office. Grant Cohen. Archives. R&D Access. Okej, okay, prawdopodobieństwo, że muszę iść w tę stronę, jest dosyć spore. O. Jest tutaj ten demonik. Czemu nie mogę zamknąć drzwi z powrotem? Jest tu dosyć no money, time is money, czas jest pieniądz, czas to pieniądz. Okej. Okay. Trochę tutaj tego sporo i mamy tam jakiś ink się jakiś tutaj wydziela z tego biureczka.
Okej. Okay. Dzięki temu już wiem, co muszę robić. Starać się nie zesrać w gacie raczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. To by było takie rozsądne, mi się wydaje. Aha. Halo, ja wiem, gdzie to jest. Czy teraz mnie coś zaatakuje w takim wypadku tutaj? No raczej nie, ale już wiem, gdzie to mamy w każdym wypadku. Prawdopodobieństwo, że coś mi teraz by miało wyskoczyć, jest bardzo nikłe. Albo po tym, jak otworzę te drzwi, dopiero coś wyskoczy, więc odsunę się kawałeczek, pozwólcie. Miałem wrażenie, że słyszałem jakiś dźwięk. Locate the secret passage. He will set us free. Mhm. Że Bendy nas uwolni. Dobrze. Możemy zlokalizować sekretne przejście tutaj gdzieś. Czy coś tutaj mamy z tyłu? Za bardzo nie mamy. Okej. Okay. Przejdźmy się dookoła. Tutaj mamy private, no ale to... So that's how it works. Mhm. W porządku. Bardzo fajnie, że to nam się tak pokazuje. Zabawne to jest trochę. Aha. Okej. Okay. Tego jeszcze nie miałem okazji doświadczyć tutaj w Bendy. Okej, okay, z deka mi się nie podoba fakt, że te figury zniknęły. Dobra, gdzie jest następna książka, którą tutaj musimy ruszyć? Nie ma, może patrzmy po tej stronie. Pewnie tam będziemy musieli wejść do środka za chwilę. Ale to za momencik, tutaj zobaczmy najpierw, czy na pewno tutaj nie ma. Ale wydaje mi się, że tutaj są takie tekstury, że nie powinniśmy tutaj mieć niczego. Mamy. O, audio. They told me I was perfect for the role. Absolutely perfect. Now Joey's going around saying things behind closed doors. I can always tell. Now he wants to meet again tomorrow. Says he has an opportunity for me. I'll hear him out. But if that smooth talker thinks he can double cross an angel and get away with it, well... Oh, he's got another thing coming. Alice? Ooh, she doesn't like liars. Okay. Czy możemy już w takim razie przejść? W którą stronę jest to przejście? W tamtą. Enter the darkness. Okay. Szkoda, bo chciałem zobaczyć, czy można tam wskoczyć. Matko święta, jaka ta placówka jest w ogóle ogromna. I teraz wyobraźcie sobie tak wyrżnąć się po prostu na tym. Cześć, Bendy. Reaper, the bridge. Okej, okay, już mamy cel w takim wypadku. O, jakaś roślinka.
Nie, to tak tylko w światło mryga. Tak się dlatego nam tutaj tylko pokazuje. Powoli coraz mroczniej mi to zalatuje, tym bardziej, że... O, okej, okay, dzień dobry. Również kipadek się odsunę. Okej, tylko do czego mi to jest potrzebne? Czy ja tym mogę naprawić? A może tutaj potrzebuję to wrzucić? Tu, tak, tutaj. Gen. Aha. O, ja potrzebuję zębatki. Okej. A ja potrzebuję zębatkę zrobić. Być może potrzebuję dwóch? Wydaje mi się, że jedno da ten sam efekt. Zobaczmy, najpierw chcę tam podejść i zobaczyć, czy potrzebuję dwóch jeszcze. Znaczy, czy jak zrobię dwa, to czy wyjdzie nam coś więcej? Aha. To, żebym sprawdził tę teorię. Potrzebuję to w takim razie jeszcze raz pyknąć. I znowu kubek. Na cholerę mi ten kubek. Czy jest tu jakaś zębatka? Jezus Maria. Przestraszyłem się tamtej wody. Znaczy tamtego tuszu. No tutaj nie widzę niczego takiego. Hej kolego. Dobra, jeszcze raz. Czy teraz może jeszcze raz? W sensie, bo nie wiem, co ja tutaj powinienem jeszcze zrobić w sumie. Czy ja powinienem tam wrzucić coś jeszcze, czy nie? A jak tak, to po co mi ten kubek? Światło mogłoby przestać się tak błyskać. Nerwuje to. Nie no, bo przytrzymanie mi niczego nie daje. Dobra, wróćmy się może. Może gdzieś tam znajdziemy zębatkę. Może gdzieś wcześniej była, ale wydaje mi się, że chyba nawet mieliśmy okazję widzieć gdzieś wcześniej zębatkę. Czy tutaj może coś znajdziemy? O, tutaj jest audio, tutaj są filmy jakieś. Nie, zębatki tutaj nie ma. Tutaj gdzieś?
Tu na ziemi nie widzę. No to teraz mamy zamknięte drzwi. No tu śmietniku nie ma. Pozwólcie tylko, że ja zrobię jedną rzecz, bo wydaje mi się, że jeśli mam na mniejszym okienku... Tak, to mi gra lepiej chodzi, dobra. Potrzebuję, wybaczcie, ale potrzebuję grać na takim ekranie, bo denerwuje mnie to, że nawet mi tutaj trochę ścina, mi się wydaje. Gdzie jest ta cholerna zębatka? No nie widzę jej tutaj nigdzie. No tutaj też nie za bardzo ona gdzieś tam leżała. Tutaj w tych dziurkach nie ma. Tego nie mogę otworzyć, więc tutaj też nie będzie. Tam na dole? Nie, nie za bardzo. Bendy, pomóż! Potrzebuję zębatki. O matko święta. No głupi. Dobra, tutaj mamy możliwość tworzenia. O Jezusie. Nie pomyślałem o tym, żeby obejść to z drugiej strony. Dobra, chodź kolego. Ale wybaczcie, że to tyle zajęło. Bardzo fajny patent. Bardzo fajny patent i bardzo mi się podoba fakt, że możemy robić tutaj coś takiego. Bo to jest, kurczę, pomysłowe. Że w ogóle z... A, najpierw może to jednak zrobię. Że z tuszu właśnie tego możemy tworzyć jakieś rzeczy. Proszę bardzo, zębatka, proszę bardzo, poproszę windę. No. No. Pewnie z drugiej strony muszę przejść tutaj. A, tak muszę, okej. Ku przygodzie! Czemu mam wrażenie, że spadnę jeszcze niżej? Jednak nie spadłem, ale teraz to powinno tak spaść nagle. Teraz to powinno tak spaść, po prostu tak pierdut zrobić. I może moja postać powinna być jak... No, najwidoczniej tak miało być. Dobra, gdzie my się tu dostaniemy? Dzień dobry. Tak, długi korytarz. Halo, drzwi? Okej. No to widzę, że ten korytarz był tylko do tego jumpscare'ika, żeby nam pokazało rączki. Bardzo fajne. I see you there, my little errand boy. Your angel is always watching. What is it that keeps you going? Is it the thrill of the hunt? The thirst for your freedom? Or perhaps you're just looking for a little friendly wolf. No nie tak. Better hurry, errand boy. Boris is having trouble staying.
One Piece? Dobra anime. Pa 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 pa. Już myślałem, że jeszcze trochę wyżej. Okej, dzień dobry. Co my tutaj mamy? Mamy herbatkę jakąś. Mamy posążek. Mamy możliwość chowania się. Okej. No nie, znowu jakiś kosz. Czy ona nam znowu każe jakieś rzeczy przynosi? O, zupka. Czy ona nam znowu każe jakieś rzeczy przynosić? Błagam. Nie no, ci się wydają, że ten, jakby mieli nas zaatakować, to już by do nas tutaj ten. Hej! I czemu nie mam żadnej siekiery ani niczego? Pierdol by zrobił. Tutaj pewnie muszę stanąć, tak? Dzień dobry państwu. Mogę was wejść? Mogę. Dobra, to przejdźmy sobie tutaj. No angel... No angels will set us free. O już, już. Spokojnie. Wiesz, jakby... Głasku, głasku. Chciałem walnąć trochę rasistowski żart, ale jednak się powstrzymam. No to jednak nie jest ten typ żart, który mnie w sumie nawet śmieszy. Jezu, ile w klatkach jest, ile tutaj ten. Dobra, biorę to i no to wychodzi, że wchodzę tutaj. Aha, tacy kuźwa jesteście. Blokujecie mi kuźwa w przejście, no nieładnie. Czy mogę to otworzyć? Nie. Dalej tam są, okej. Tego też nie mogę otworzyć. W porządku. Hej, Asyksiaku. No i gdzieś co poszedł. Ale fajnie żywił. Fajnie, fajnie. No wiecie, to na razie jest taki straszak głównie. Czy jak pójdę na prawo, to go spotkam? Być może tak, być może nie. Kto to wie, kto to wie. Czy tu jest kolejne rozwidlenie? Nie, na szczęście nie. O! Dzień dobry. Dobra, kolega trochę ten. No ale przynajmniej wiemy, co tak wali. Nie musimy się jakoś nie wiadomo jak martwić. Tylko kurczę, chciałbym wiedzieć, co było też w drugą stronę. Tu jest dosyć ciemno. O szlak, nie chciałem tędy wychodzić. Koma pewnie simi. Czy ja mogę tutaj wejść z powrotem? Szlak by to, mogłem tam wejść jeszcze. Nie sądziłem, że wyjdę. Myślałem, że będę musiał nacisnąć coś i wtedy dopiero wyjdziemy, ale dobra. He's big. He's very, very big. Almost there. Dobrze, zatem pewnie tutaj będzie... Bendy. Znając życie. Nie mogę otworzyć tej skrzynki. W porządku, w porządku. Tactless
Joey Drew introduces me, the great Bertram Piedmont, as Bertie. Like I was his child. You may be paying me, Mr. Drew, but you don't own me. I'll build you a park bigger than anything you could ever possibly conceive. But before you go taking any bows, Mr. Drew, know that this grand achievement will belong to me, and to me alone. Okej. Dobra, gdzie jest Bendy? Bo teraz się go spodziewam. Almost there. Ta 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 ta, tak na szybki padek. Nie? Okej. Czy ja tam nie mogę wrócić naprawdę? Kurde, bo tam po drugą stronę też był korytarz. Nie poszedłem na niego. Bendy Hell, Bendy Land. O, tutaj są znowu ci. Dzień dobry. Znowu ten posążek. On służy do zapisu, więc całe szczęście. A, to tym bardziej służy do zapisu. Więc cieszy mnie bardzo fakt, że to mamy. Teraz, co to mamy? Jeśli to są kasze na śmieci, to są creepy. Trochę tak labiryntowato tutaj. Tu mamy jakieś drzwi, widzę. Po kablu będzie trzeba się pewnie do nich dostać. Więc pewnie muszę dojść do miejsca, z którego ten kabel odchodzi. Żebym w ogóle wiedział, co tutaj muszę robić. Maintenance. Sporo tu rzeczy. This haunted house seems like the way to go, but it's gonna need some power. Hang in there, Boris. I'm coming. O, zupka. O, dzień dobry. O. A. Mhm. Jeszcze raz. Coś słabo mi idzie to rzucanie. Chciałbym jednak rzucać lepiej. Okej, już widzę, gdzie mamy najlepiej. Wiem, jak to zrobić. Dobra. Dobrze. Niedobrze. Muszę klikać w momencie, kiedy to jest... kiedy piłeczka jest na dole. O, właśnie tak. Bosko. I jeszcze raz trafić. No i super. O! Coś jest. Coś jakby zrobiło pirrrydym? A, to już znamy. O, skończyła mi się ta amunicja.
Czyli muszę trafiać idealnie, widzę. Znowu coś było słychać, jakby się coś działo, ale nie wiem co. O! Tu się drzwi otworzyły. Okej, zapiszmy tylko. Ale creepy to jest. To jest creepy. Aha, czyli muszę porobić te gierki po to, żeby ten... Okej, w porządku, rozumiem. W porządku, rozumiem. Tutaj nie mamy żadnej gry z tego, co widzę. A mamy młotek. Super Brute. Tell me, are you having fun? I'm sure Boris doesn't mind waiting for his rescue party. Jej, znowu. Okej, okay, gdzie to jakby leci? To leci tutaj. Więc jedyneczkę możemy podłączyć już. Coś słychać, że się znowu otworzyło. Tylko pytanie moje, co? Nie, te są zamknięte. Czy gry się zmieniły może? Nie, dalej są te same. I tutaj jest dalej tak samo. O, 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 o! Research and Design. Tutaj się chyba otworzyło nam. No i się też zamknęło. There's got to be a way around them. Cudownie, czyli mam kolegów. Mam kolegów, których będę musiał odciągać za pomocą tych puszek pewnie. Przerzucać je czy coś tego typu. A, jedną pominąłem tutaj. Więc weźmy ją. Zorientujmy się najpierw z poziomu góry, co musimy tutaj zrobić. Czy tutaj coś? Nie. Okej, zebraliśmy tego dużo. Oni teraz tam pójdą, prawda? Tak, oni teraz tam idą. Okej, okay. Nie wiem tylko co ja bym musiał tutaj zrobić. Dobra, przerzućmy tam. O, mogę puszką ich atakować. No i kiepsko. Gdyby nie ten jeden, to byłoby super. Gdyby nie ten jeden nas zauważył, to by było super, bo byśmy mogli akurat przejść przez nich. Myślę, że wiem, gdzie nas wyrzuci. Wyrzuci nas pewnie przy tej statuetce. Tak. Ale nie mam żadnych puszek teraz przy sobie, to niedobrze. O nie! Ja nie mam ani jednej teraz przy sobie.
O Jezu, jak dobrze, jednak są tutaj jakieś. Ej, no właśnie. Moment, moment, moment. Tej puszki tam przed chwilą nie było. No tej też nie było. Gra mnie coś oszukuje. Przepraszam bardzo. Już się zestrachałem, że nie będzie w ogóle. Dobra, jak ja to muszę zrobić teraz? No, zbieramy tego oczywiście tyle, ile możemy. Dobra, mamy broń. Naszą już. Czy mogę w nich strzelać? Stąd? O, szlak. Aha, ale oni podchodzą tam. Czy ja tę puszkę mogę wziąć ze sobą z powrotem? Nie mogę. O, trafiłem. Okej. Okay. Co ja tutaj muszę zrobić? Jak blisko mogę podejść? Chyba mi się udało. Tak, udało mi się. Nie zauważyli mnie. Dzień dobry, pani. Ja tu tylko przejazdem. Okej, okay, co tutaj mamy? Ich tutaj nie ma, dobrze. Nie przybiegli nagle, dobrze. The creator lied to us. Że to się porusza. Nie podoba mi się ten fakt. Mamy ten generator tutaj znowu. Ale nie będziemy tutaj mogli go widzę przestawiać. Po prostu tak sobie stoi. W pożądalu. No i gites. A weźmiemy sobie jeszcze jedną. Pewnie teraz możemy się już stąd wydostać. Prawda? No niezbyt niestety, no niezbyt. I jeszcze czegoś tutaj potrzebujemy stąd, no to wychodzi. Co ja potrzebuję tutaj zrobić, skoro już dziwnie przesunęliśmy? Coś tutaj na górze? Tutaj na górze niczego nie było. Moment, dajcie mi coś... Nie, raczej to nie zadziała w ten sposób. Nie myślę, żeby to był jednak dobry pomysł do sprawdzania. No, ale ta łapa mogłaby ich przygnieździć mocno, myślę. A, z tamtej strony nie sprawdzałem, co jest. No tak, ma to sens.
to potrzebuję ich wybawić w takim razie w drugą stronę korytarza. Teraz w tym momencie... Ale może nie tak, o tak. Aha, no i mnie zobaczyli. Cudownie. Co tutaj mam? Aha, to mam. Coś tutaj mam jeszcze oprócz tego? Chyba nie miałem tam nic. To co ja muszę tutaj, kurczę, zrobić w takim wypadku? Powiem wam, że ta gra jest trudna ze względu na to, że jestem głupi i nie wiem za bardzo, co ja muszę konkretnie robić. Tego się jakby obawiam tutaj najbardziej. Podoba mi się fakt, jak gra się zapisała ładnie, bo mam tutaj zupki i znaczy, że jest wszystko super. Ale mogę mieć jeszcze więcej zupek, więc jak najbardziej weźmiemy jeszcze więcej zupek. Moje pytanie brzmi, czy ja... Czy jest tutaj też jeszcze jakieś dalsze przejście? A, to jest dźwignia jednak. Teraz będzie w pożądalu. Dobra, to było fajne. To przyznaję, było fajne. Coś innego, chociaż szczerze powiedziawszy, wolałbym ich po prostu wybić. Ale okej, to znaczy, że w takim razie działa nam kolejne. I kolejną rzecz możemy w takim razie przesunąć. Trzy. To idzie gdzieś w tamtą stronę. Aha, i potrzebuje się dostać tam na koniec, w pożądalu. Czyli drzwi powinny się otworzyć tutaj. I się otworzy. Dobrze. To już mamy normalną zupkę, okej. Czemu to jest na dole? Nie podoba mi się fakt, że to pisze na dole, a nie jakby w tym okienku tradycyjnym. Co to jest? Co to jest? To jest krzesło. Tak myślałem. Coś sądzę, że pierdyknie mnie zaraz czymś. Okej. To mi się podoba, to jest fajne, klimatyczne.
przyznaję. Okej, coś mu się tu teraz spsuło. Wykorzystajmy ten moment, pójdźmy gdzieś tutaj dalej. O-o. Dobrze, jest okej. Tutaj przeszliśmy sobie. Nie wiem za bardzo, co powinienem zrobić z nim, ale na razie niech się tam bawi i ten sobie coś tam robi. Muzyka mi się podoba z kolei. O, usiadłem. Okej, tylko po co? I don't get it. Fajne, fajne jak najbardziej. Dzisiaj możemy przejechać trochę z kolegą, ale no... I don't get the point of it. Okej, co ja tutaj muszę zrobić? Ała. Moment, mam chyba po... O, szlak by to. Czy ja mogę tutaj wsiąść znowu? Halo? Wow. Zaczekajmy chwilę, zregenerujmy się nieco. Ja chyba muszę wsiąść do niego i w momencie jak on jakby wyrzuca trochę to w górę, może ja muszę tam wskoczyć? Może dzięki temu będę miał możliwość wejścia tam? O! I get it now! W końcu! Siekierka! Tęskniłem, kochana. Co ja tutaj muszę zrobić? To? Nie za bardzo. Pewnie muszę mu w łeb walnąć. No to zaczekajmy trochę. No, dawaj. Te kółka? Tak, te kółka, bo one się podświetlają dopiero w momencie jak ten. Dopiero w momencie jak on uderza. Tak, zobaczcie, teraz będziemy w stanie je uderzyć chyba. Tak. To działa. Trochę wolno się tylko poruszamy, szczerze powiedziawszy. Nie podoba mi się ten fakt. To będzie easy. Tylko głupio, że tak długo mi zajęło znalezienie tej siekierki. Dobra, jedną rękę mu odrąbaliśmy. O Jezus Maria, he's crazy now. Troszkę mu się oszalało. Zaczekajmy, zobaczmy. Dobra, uderza. Z drugiej strony jeszcze trzeba będzie uderzyć. A za szybko chciałem podejść, za szybko. Podoba mi się ta walka. Podoba mi się, jest nietypowa troszkę. Okej. Trzeba z drugiej strony będzie jakoś podejść potem. O masz, walnęło mnie.
Okej, teraz zostały już tylko te takie po prawej stronie, ten, po lewej stronie mi się wydaje, tak? Tak, tylko proszę... A, musiał tak daleko. Dobra, kolejne, zostało już tylko mu ostatnie ramię. O szlak, stoję w złym miejscu troszkę, ale jest już okej. Nie z tej strony, nie zdążę, nie zdążyłem. Znowu z tej strony? Cholera jasna, no. Ała. Dobra, teraz będzie Gites. Proszę bardzo, proszę bardzo. Załatwiony. To była fajna walka. To była naprawdę fajna walka, muszę przyznać. You dead? I think you're dead. A gdzie moja siekiera? Gdzie jest moja siekiera? Ja chcę siekierkę. Dobrze. Została nam już tylko jedna. Dobra, zapiszmy sobie grę, podchodząc tutaj do Bendiego. Dziękuję ci bardzo, drogi kolego. Ja prawdopodobnie w tym momencie będę chciał przyciąć materiał, bo widzę, że mam 54 minutę. Tak więc... ja się tutaj pożegnam z częścią z was, ale ja będę grał dalej, będę szedł dalej w to, bo w tym momencie po prostu sobie zrobię pauzę, po prostu przytnę nagranie i tak się będziemy bawić potem dalej jakoś. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten film wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak wam się tutaj podobał ten bosik, ta karuzelka jakże cudowna z twarzyczką w środeczku. Przyznam, że była klimatyczna i trochę Dark Deception mi się przypomniało. Czu, 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 czu Charles, czyżby? Będzie pociąg. I przyznam, że odczuwam pociąg do tej gry. Odczuwam pociąg do tej gry i mi się podoba bardzo ona. I... mam nadzieję, że będzie ciekawy. Wiem, że na pewno ten chapter, piąty, w którym aktualnie jesteśmy... Nie, czy my jesteśmy w czwartym? Nie, my jesteśmy w czwartym. Czwarty chyba i piąty chyba jest ostatni, a szósty jest takim chyba jakimś podsumowaniem. Wiem, że no, jesteśmy w połowie gry na pewno. Na pewno za połową gry już nawet trochę, no bo... Nie no, za połową na pewno. Za połową gry na pewno jesteśmy. I zobaczymy, jak to się potoczy dalej. No i moi drodzy, jeśli wam się film spodobał, zapraszam was serdecznie do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!